Cześć, tu Ania po godzinach. Dzisiaj sobie zainstalujemy na wersję Minecraft 1.18.2 moda, który się nazywa Immersive Portals i dzięki tym portalom, które sobie zbudujemy, będziemy widzieć już w naszym zwykłym świecie to, co jest w świecie netherowym. Także będziemy wiedzieć zawsze, gdzie wchodzimy w netherze. No, sorry. No i co trzeba zrobić? Trzeba pobrać 4 pliki z internetu, zatem wchodzimy na taką stronę, do której link jest w opisie do filmu. To jest strona z fabrykiem. Tutaj sobie zaznaczamy ten link Download Universal Jar. Klikamy na niego i stąd pobieramy plik. Po czym przechodzimy na kolejną stronę, do której link jest w opisie do filmu. To jest strona z Fabric API. Zjeżdżamy sobie w dół, szukamy wersji Minecraft 1.18.2. Klikamy na strzałkę i stąd pobieramy plik. Na kolejnej stronie, do której link jest w opisie do filmu, mamy moda mod menu. Dzięki temu modowi będziemy wiedzieć, co mamy zainstalowane w naszym Minecrafcie. Zjeżdżamy sobie w dół, szukamy wersję Minecraft 1.18.2, klikamy na strzałkę i stąd pobieramy plik. No i na ostatniej już stronie, do której link jest w opisie do filmu, mamy właśnie moda Immersive Portals. Zjeżdżamy sobie w dół, szukamy wersji Minecraft 1.18.2, klikamy na strzałkę i stąd pobieramy plik. No i jak już mamy pobrane te pliki, to możemy je zainstalować i cóż robimy? Naciskamy jednocześnie na klawiaturze klawisz R jak robak oraz klawisz Windows, ten z okienkami w najniższym rzędzie klawiatury. Wyskakuje nam wtedy okienko Run, czyli uruchom. Tutaj wpisujemy %appdata%, klikamy OK. Wyskakuje nam folder roaming. W folderze roaming szukamy folderu .minecraft, wchodzimy do niego. W folderze .minecraft szukamy folderu versions, wchodzimy do niego. I w folderze versions sprawdzamy, czy mamy folder 1.18.2. Jak mamy, to OK, a jak nie, to musimy uruchomić Minecrafta chociaż raz na wersji 1.18.2, to wtedy właśnie tutaj stworzy się ten folder. No i jak już wiemy, że go mamy, to instalujemy Fabrika i klikamy dwa razy zwykłym lewym przyciskiem myszy na pobrany plik Fabric Installer, nie mylić z Fabric API. Klikamy na Fabric Installer dwa razy zwykłym lewym przyciskiem myszy, chwilę czekamy. Czekamy, aż nam się pojawi. Halo, niech nam się pojawi. O, jest. Aż nam się pojawi takie okno Fabric Installer. Tutaj nic nie zmieniamy, bo tu już jest wybrany profil, wybrana wersja 1.18.2. Zatem klikamy Install i po chwili z sukcesem jest zainstalowane. Zatem klikamy OK i zamykamy to. I jak widzimy, w folderze Versions stworzył nam się nowy folder Fabric 1.18.2. Zamykamy to i uruchamiamy launcher. Gdy launcher się uruchomi, sprawdzamy, czy tutaj mamy wybrany profil z fabrykiem. Jak tak, to OK, jak nie, to klikamy strzałkę i wybieramy profil z fabrykiem, po czym klikamy play. Tutaj zaznaczamy, tu znowu klikamy play i czekamy, aż nam się zainstaluje fabryk i uruchomi się strona startowa gry. No i mamy stronę startową gry. Jak widać, Fabric jest zainstalowany. Na razie z tym nic nie robimy. Wychodzimy z gry i instalujemy pozostałe pliki, czyli znowu naciskamy jednocześnie na klawiaturze klawisz R jak robak oraz klawisz Windows, ten z okienkami w najniższym rzędzie klawiatury. Wtedy wyskakuje nam okienko Run, czyli uruchom. Sprawdzamy, czy mamy wpisany %appdata%. Klikamy OK. Wyskakuje nam folder roaming. Wchodzimy do folderu .minecraft. I szukamy folderu mods. Folder mods stworzył nam się tutaj w folderze .minecraft w momencie, kiedy uruchomiliśmy Minecrafta razem z fabrykiem. Czyli wchodzimy do folderu mods i teraz zaznaczamy pozostałe pliki i przerzucamy je do folderu mods. Mamy je tutaj wszystkie trzy w folderze mods, jest zainstalowane, zamykamy i znowu uruchamiamy launcher. Gdy launcher się uruchomi, sprawdzamy, czy mamy tutaj wybrany profil z fabrykiem. Jak tak, to OK, jak nie, to klikamy strzałkę i wybieramy profil z fabrykiem, po czym klikamy znowu play i znowu czekamy, aż się uruchomi strona startowa gry. No i mamy stronę startową gry, jak widać mamy zakładkę mods dzięki modowi właśnie mod menu, czyli wchodzimy w tę zakładkę i widzimy, że mamy zainstalowane coś takiego i Immersive Portals i mod menu. Także wychodzimy stąd i tworzymy nowy świat, wchodzimy w single player,
Tu sobie zrobimy peaceful, żeby nas nic nie zjadło. Zezwolimy na cheaty, bo czemuż by nie. Więcej opcji świata. Zezwalamy na skrzynkę, bo czemuż by nie. OK. I tworzymy nowy świat. I widzimy się, jak się stworzy. No i mamy nowy świat. Chyba jesteśmy na jakiejś wyspie. I tutaj mi napisało, że używamy wcześniejszej wersji, znaczy wersji alfa Immersive Portals i może coś być niestabilne, także musimy to wziąć pod uwagę. No i cóż, robimy sobie game mode creative, sobie zrobimy i weźmiemy sobie obsydian. OK, i weźmiemy sobie oczywiście zapalniczkę, bo nam się przyda. Teraz sobie stworzymy portal. Co tam taki większy sobie stworzymy, bo czemuż by nie? OK, no i jak zapalimy zapalniczkę? Nie musimy oczywiście być na Creative, ale nie wiem, czy tam w Netherze nie będzie jakiegoś takiego dna, gdzie będę się musiała ratować, także wolę być na Creative. OK, zapalamy i jak widać to się tworzy, o, loaduje się, loadują się czanki, o proszę bardzo, i widać, i faktycznie jest tam wielka przestrzeń, także może dobrze, że jestem na Creative, przynajmniej nie spadnę. A z drugiej strony, o, z drugiej strony jest trochę lepiej. Jak widzimy, jest glowstone, także możemy sobie tutaj wejść. O, i jesteśmy, i też widzimy, co tutaj jest, skąd przyszliśmy. A z drugiej strony tak to wygląda. Także widzimy dzięki tym portalom właśnie, co nas czeka tam, gdzie idziemy. OK, stworzymy sobie może tak, żeby nie spadać. OK, tak będzie lepiej. I teraz sobie tutaj może polecimy gdzieś, gdzie by tu polecieć. Może tu na dół sobie polecimy i ciekawe. Nie, to jest za blisko chyba, wiecie? Ale to widać tutaj, dlatego chciałam wam pokazać. Dobrze, to zróbmy sobie tutaj kolejny portal. Takich zwykłych rozmiarów, co tam? Chyba trochę za mały. W sumie to ja nie wiem, bo kiedyś wiem, że było można robić mniejsze portale, a w sumie to ja nie wiem, czy... Także tam mamy portal i teraz sobie tutaj zapalimy. Tworzy nam się, tworzy. O, ile czanków się ładuje. Strasznie dużo. Także to zawsze chwilę trwa. O, i widzimy, że mamy portal tutaj nad oceanem. Także sobie przejdziemy przez niego. Dlatego dobrze, że jestem na Creative. Przelecimy sobie i jesteśmy tutaj. O. I teraz widzimy, gdzie jest nasz poprzedni portal. Gdzieś tu powinien być. Skąd ja wystartowałam? Stamtąd gdzieś. Gdzieś tu powinien być nasz poprzedni portal. O, jest tutaj. Jest tutaj i tu jest ten drugi właśnie. Także widzimy, że możemy sobie połączyć te portale, znaczy połączyć, widzieć, gdzie one są i widzieć, jak iść, żeby było, żeby szybciej się przemieszczać na przykład. OK, tu sobie zrobimy troszeczkę, o tak. O, i widzimy, że tutaj mamy tak. Czy będzie widać, o, tam widać ten drugi portal. Także jak widać w Netherze, te portale są blisko siebie, a w
zwykłym świecie są tak daleko, że nawet tutaj ich nie widać. I zobaczmy sobie, polećmy sobie do tamtego. Co w tamtym widać? Pewnie nie będzie widać, że tam na dole jest ten portal. Bo trudno, bo go będzie chyba dojrzeć z góry. Ale zaraz zobaczymy. Chociaż może... Gdzieś tam powinien być. No nie widać. O, teraz widać. Także jeszcze nie przeszliśmy, a już widać. No, także jak widzicie, mod działa. Każą nam zwrócić uwagę na to, że jeszcze może coś nie działać, więc sprawdzajcie, czy są nowe wersje tych plików. A ja kończę, a wy piszcie w komentarzach, co tam jeszcze byście chcieli, żebym wam pokazała, jak instalować. No i oczywiście dziękuję za obejrzenie tego odcinka i zapraszam do oglądania poprzednich i następnych. I tymczasem trzymajcie się. Pa, pa, pa. Całusów 102.